Zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić do sklepu z ubraniami. Link znajduje się w opisie. Ten film rozpoczyna się w miarę normalnie. Widzimy kobietę jedzącą czekoladki, lecz chwilę później z kobietą coś się dzieje. Tajemnicza siła przejmuje nad nią kontrolę. Film pierwotnie był nagrywany do jej chłopaka, lecz później kobieta została opętana przez tajemniczy byt. Te amo mucho. Te extraño. Yo vengo a verte. Jeśli się przyjrzysz, to zobaczysz, że coś stoi na korytarzu, jakaś tajemnicza postać. Nie ma zbyt wielu dowodów na to, że film jest prawdziwy, ale całość wygląda naprawdę realistycznie. No i jak wytłumaczymy zamknięcie się tych drzwi? Oczywiście ktoś mógł użyć sznurka, a odgłosy mogły zostać dodane w postprodukcji. Ale daj znać, co ty o tym myślisz. Czy nagranie jest prawdziwe, czy jest to tylko dobra mistyfikacja? Następny film pochodzi z rzekomo nawiedzonej piwnicy. Ten film jest bardzo ciekawy, ponieważ pochodzi z kanału, który nie jest oparty na nagrywaniu paranormalnych filmów. Wideo rozpoczyna się od zabawy dwóch dziewczynek w piwnicy. Po kilku sekundach widać jednak coś przerażającego. Zwróć uwagę na tło. Za dziewczynką pojawia się jakaś postać. Przesyłający film stwierdza, że jego córka bawiła się ze swoją przyjaciółką. Nagrywali głupkowate filmy, jednak nie zdają sobie sprawy, że uchwyciły coś tak przerażającego. Opętany pacjent. Poniższy film to kolejny dowód, dlaczego nie lubię szpitali. YouTuber Jonathan Stevens był w szpitalu i czekał na swoją dziewczynę, kiedy nagle rejestruje to. Bien entendu. Petite fatouée, ton mec. Ta bouche dit ta sale gueule. Et ton pote, ton mec. Bonsoir, Cindy. Je contactais le milieu. C'est quoi ton film préféré? Espèce de fils de pute. Moi, je connais pas. Bon, maintenant, je me déperfuse. Wielu widzów uważa, że jest to prawdziwe opętanie. Steven znajdował się akurat na oddziale psychiatrycznym, więc teraz musimy sobie zadać pytanie, czy jest to prawdziwe opętanie, a może jest to ktoś niestabilny psychicznie. Tak czy siak, nie ma wątpliwości, że przerażający krzyk tego pacjenta przyprawia o gęsią skórkę. Następny film odbywa się w liceum, gdzie troje studentów kręciło kawiarnię. W kawiarni podobno znajduje się duch, a studenci próbowali go uchwycić. Podobno jest to duch dziewczynki, która zmarła w tym miejscu lata temu. Nagrywanie rozpoczyna się spokojnie. And so we think we see down here obviously because this is where the hell the dance is. And what was that noise? Did you hear? What? Did you see it? No! Ah! 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 Ah!
Na większości filmach o duchach udaje się uchwycić sylwetkę. Jednak na tym filmie jest coś, co naprawdę niczego nie przypomina. Może to być spowodowane złą jakością aparatu, ale niezależnie od tego, całość jest przerażająca. Przyjaciele eksplorowali opuszczone miejsce, a jeden z nich zobaczył przerażającą postać. Wideo rozpoczyna się od tego, że grupka przyjaciół podchodzi do rzekomo opuszczonego domu. Bez zastanowienia wchodzą do środka. Najpierw znajdują się w salonie. Gdy mieli już wchodzić na kolejne piętro, coś spowodowało, że postanowili uciec z tego miejsca. The roof is off. Holy shit! Dude, oh my. Go, go! I could've sworn I saw a person. Dude, there's a person. Holy shit. Yeah, there is. Nick, I'm not. Wielu ludzi uważa, że był to tak zwany człowiek cienia. Są to tajemnicze postacie, o których zresztą nagrałem film. Być może jest to przestroga dla tych, którzy zwiedzali to miejsce i dla tych, którzy będą chcieli je zwiedzić. Dzięki za oglądanie. Pamiętaj, aby ocenić ten film, zasubskrybuj ten kanał, jeśli Ci się spodobało, a ja Was jeszcze zapraszam na mojego Instagrama i trzymajcie się. Cześć!